Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Tomasz Zakrzewski, a to jest program Krótka Piłka. Dziś ze mną w studiu są... Jakub Kolberg i Bartosz Niecikowski. Panowie, już w niedzielę zaczyna się Mundial w Katarze. Mundial niezwykle kontrowersyjny, Mundial zimowy, Mundial, który na pewno przejdzie do historii. Czy tej pozytywnej, czy tej negatywnej, to się okaże. Ale może odstawmy na razie te tematy polityczne na bok i porozmawiajmy o piłce. Jakie macie typy? Kto według Was wygra Mundial? Kto zostanie królem strzelców? Może typujecie jakiegoś czarnego konia? No na pewno niewątpliwym faworytem jest nasz partner grupowy, Argentyna. Zespół, który nie przegrał meczu od bardzo dawna. Zespół, który ma zawodników naprawdę w formie. Leo Messi po przeciętnym sezonie, po przejściu do Paryża. Tę rundę już ma naprawdę genialną, co by nie mówić, te liczby są fascynujące. Tak jak jego kolegi z drużyny, Neymara, Brazylia również oczywiście jest stawiona w roli faworyta i nic dziwnego, również ta ekipa jest bardzo bramkostrzelna, grają bardzo widowiskową piłkę, za co też naprawdę kibice ich kochają. Myślę, że na pewno te dwie ekipy są niewątpliwymi faworytami. Szczerze, Brazylia oczywiście najrówniejszy skład moim zdaniem. Perfekcyjnie jest to zrobione. Każda z formacji od bramki do ataku jest wypełniona, oczywiście atak najbardziej, wszędzie są gwiazdy, ale nie można też zapominać o kadrze Portugalii, która na poziomie, jeśli chodzi o reprezentacyjne, jeśli chodzi o największe turnieje, zawsze jest groźna. Wiadomo, Cristiano Ronaldo obecnie jest w fali skandalu, nie jest to zawodnik, który obecnie prezentuje się dobrze i na boisku, i poza nim. Jednak nie można skreślać tej drużyny, to na pewno. Jest to, powiem tak, po Mistrzostwach Europy w 2016 roku zawsze groźna drużyna, której trzeba się obawiać i myślę, że może zawsze zaszokować i być najlepszą drużyną, jeśli chodzi o Europę. Powiem Ci, poniekąd się zgodzę, aczkolwiek mnie bardzo ciekawi Urugwaj, który jest z nimi w grupie. Uważam, że oni mogą w tym roku być właśnie tym czarnym koniem, o którego się pytałeś i mogą faktycznie zaskoczyć. Jest kilku zawodników naprawdę w formie, cały zespół gra naprawdę ładną piłkę, trzeba przyznać. Będę ich bacznie obserwował na tym turnieju. A Francja? Czemu nie stawiacie na obecnych mistrzów świata? Francuzi mają jednak swoje problemy. Przede wszystkim pamiętajmy, że to już nie jest ta kadra, która wygrywała Mundial. Nie jedzie przede wszystkim N'Golo Kanté, czyli ostoja pomocy trójkolorowych. Nie jedzie Paul Pogba, który, jak wiemy, w klubie różnie mu szło, ale w kadrze zawsze, co by nie było, dawał radę. Najlepszy zawodnik Bundesligi zeszłego sezonu, Christopher Nkunku, również wypadł z tego turnieju na chwilę przed, więc we Francji nie jest dobrze i sama Francja w sobie naprawdę gra bardzo w kratkę ostatnio. Dlatego nie uważam, żeby oni byli w najlepszej dyspozycji. Śmiem twierdzić, że 1/4 to jest maks, dokąd dojdą. Nie ma co mówić, Liga Narodów zweryfikowała Francuzów w ostatnim czasie, gdzie no, przegrywali lub remisowali z naprawdę słabymi drużynami. Dodatkowo Didier Deschamps chce zmienić taktykę na ten Mundial. Zamiast grać trójką, chce zacząć grać czteroma obrońcami, dlatego nie został powołany Jonathan Klaus. Mam nadzieję, że zmieni to oblicze i zostanie przełamana tak zwana klątwa Mundialu, zwycięzcy, która już niesie się od dawien dawna i że Francja przynajmniej wyjdzie z grupy. A co będzie dalej? Naprawdę w tym roku Mundial ma wiele drużyn, które mogą po prostu zawojować i dojść bardzo daleko, więc ciężko też wytypować takiego bardzo, bardzo mocnego faworyta. A król strzelców? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to będzie ktoś nieoczywisty, ale z Ameryki Południowej. Przypuszczam, że to będzie turniej, na którym takie może właśnie, czy nietypowe drużyny, na pewno nie z Europy. Ktoś spoza naszego starego kontynentu, myślę, odpali i naprawdę nastrzela parę ładnych bramek. No tutaj trzeba się z tym zgodzić. Piłka akurat Ameryki Południowej jest bardzo ofensywna. Wiadomo, że akurat jeśli chodzi o Europę, królujemy, jeśli chodzi o pozycję numer 9, gdzie można by było wytypować oczywiście optymistycznie Roberta Lewandowskiego. Jednak mamy też Karima Benzemę, który mógłby pokazać się z bardzo dobrej strony na tym mundialu, jeśli wszystko by było wszystko działałoby prawidłowo. Jednak no, tutaj takiego typowego napastnika, który by się bardzo klarował, żeby go wytypować, nie ma. Brakuje Erlinga, bo brakuje Norwegii. I to by było na pewno tutaj najważniejsze. Ale no tak, tutaj ciężko wytypować jedną osobę. Ale zobaczcie, nikt nie wskazał Kyliana Mbappe. Jednak gwiazda w
w lidze francuskiej strzela jedną bramkę za drugą tak naprawdę, a mimo to w roli tych faworytów naszych się nie znalazł. Jednak myślę, że nadal wiele osób ma w głowie tą klątwę mistrzów świata i jednak stawia na to, że Francuzi mogą nawet odpaść w grupie, gdzie, w której oczywiście są faworytami, bo nie jest to grupa jakby mocna. Są faworytami, aczkolwiek ja uważam, że Dania wyjdzie z pierwszego miejsca. Oprócz Danii jeszcze mają tam Tunezję oraz Australię, więc no zespoły jednak już zdecydowanie z dużo niższej półki, więc jeżeli Francja nie wyjdzie z grupy, to będzie wielka sensacja. Nie oszukujmy się, nie jest to żadna grupa śmierci, jest to grupa, w której mamy widocznych dwóch faworytów i wyjście Francji jest pewne, ale jeżeli wyjdą z drugiego miejsca, to na 90% trafią na Argentynę, która potencjalnie wygrywa naszą grupę. Dobrze, a przejdźmy może do reprezentacji Polski. Środowy sparring z Chile trochę ogłocił nasze słabości. Jak myślicie, mamy w ogóle szansę na wyjście z grupy? Nie ma co mówić, był to bardzo słaby mecz, jeśli chodzi o punkt taki typowo dla oglądania, dla kibica. Wynik oczywiście zadowala, jest to 1-0, ale w bardzo słabym stylu. Mieliśmy 3 lub 4 razy mniej podań, jeśli chodzi o, niż reprezentacja Chile. Był to jeden z najgorszych naszych meczów, jeśli chodzi o poziom posiadania piłki, ponieważ to było chyba poniżej 30%. No i wiadomo, wynik cieszy. Styl nie za bardzo. Czy będzie to efektywne w meczach na Mistrzostwach Świata? Miejmy nadzieję. Myślę, że Polska powinna wyjść z tego drugiego miejsca. Nie spodziewam się zwycięstwa z Argentyną, byłoby to bardzo miłym zaskoczeniem, jednak no, trzeba tutaj mierzyć się z tym, że Argentyna od kilkudziesięciu meczów jest cały czas niepokonana i w ostatnim sparingu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi potwierdziła to, grając swoim najmocniejszym zespołem, pokazując wszystkie tutaj swoje umiejętności. Meksyk, no wiadomo, mecz z Meksykiem będzie tym najważniejszym. Mecz z Meksykiem będzie o wszystko albo o nic, bo Arabia tutaj, chociaż sparing z Chorwacją Arabii był bardzo dobry. Bardzo efektowna gra, Chorwacja strzeliła bramkę w końcówce, wygrywając to spotkanie. Jednak tutaj myślę, że Arabia Saudyjska może zaskoczyć, są miesiąc już na przygotowaniach, cały czas sami ze sobą, ale czy wystarczy to na Polskę? Miejmy nadzieję, że Polska jest dużo silniejsza, jeśli chodzi o kadrę i typowo indywidualności. Miejmy nadzieję, że będzie to styl nieefektowny, ale efektywny. W sumie zawsze, jeśli chodzi o drużyny Czesława Michniewicza, to statystycznie one zawsze wypadają bardzo słabo, lecz zawsze broniliśmy się wynikami i myślę, że jeżeli nie przegramy z Meksykiem, co będzie ultra ciężkim wyzwaniem, ponieważ Meksyk jest drużyną typowo turniejową, oni nie mają jakichś wielkich nazwisk, wielkich gwiazd, ale co 4 lata notują bardzo dobre wyniki. Zawsze wychodzą z grupy, więc... W przeciwieństwie do nas. Ja powiem tak, miałem okazję oglądać ostatni sparring z Chile na żywo na Łazienkowskiej. Powiedzieć, że oczy momentami bolały, to jak nie powiedzieć nic, tak? Nie oszukujmy się, ten mecz nie był najlepszy w wykonaniu naszej drużyny. Wręcz można powiedzieć, że graliśmy momentami fatalnie. Te 1-0 niezasłużone. Szkoda mi momentami było Chiliczyków, ponieważ jak widziałem, co potrafił robić Alexis Sanchez z naszymi obrońcami, czy to, jaki spokój miał Arturo Vidal w rozprowadzeniu piłki w przeciwieństwie do naszych środkowych pomocników, no to naprawdę nie zasłużyli na porażkę w tym meczu. Ale trzeba pamiętać, że to grał nasz drugi garnitur. Na niektórych pozycjach nawet trzeci. Okej, mieliśmy prawie, że podstawową obronę, powiedzmy, no bo do końca i tak nie wiemy, czy Czesiek będzie chciał wyjść na piątkę z tyłu, czy na czwórkę z tyłu. W każdym razie to nie był nasz pierwszy skład. Zagraliśmy taką typową grę Czesława Michniewicza, taką jak Czesiek grał, prowadził z Legią, powiedzmy, w Lidze Mistrzów. Czyli spokojnie, od tyłu, a my coś w końcu strzelimy. W końcu będzie okazja, tą jedną bramkę, czy te dwie bramki, my to trafimy. To jest ten słynny niski pressing, tak? Tak, słynny niski pressing, słynne niedoskakiwanie do przeciwnika, ale tak jak powiedział Grzesiek Krychowiak w wywiadzie, skuteczny. A gdybyście wy mogli przejąć stery reprezentacji, co byście zmienili w powołaniach? W powołaniach ciężko tutaj. Nie mam takiego zawodnika, który na pewno powinien zostać powołany, a nie został i powołany został za kogoś ktoś inny. Jest to na tej zasadzie, że dużo kadra nie traci. Wiadomo, że statystycznie powinny zostać powołane inne osoby, nawet jeśli chodzi o ilość meczów zagranych w tym sezonie, bo wiadomo, Szymon Żurkowski no, nie popisał się dużą ilością minut w tym sezonie. Jednak też ciężko od razu wytypować zawodnika, który powinien go zastąpić. Tak samo w obronie, wiadomo, Artur Jędrzejczyk, który został powołany jako doświadczony zawodnik z dużą ilością minut i nie tylko w kadrze, ale też obecnie w lidze.
Jednak oczywiście nasuwają się odpowiedzi jak Paweł Dawidowicz czy Paweł Bochniewicz, którzy grają cały czas na dość solidnym poziomie. Właśnie nie chciałbym tego mówić, ale czasem jak widzę te grafiki z powołaniami do kadry, to mam wrażenie, że jednak potrzebujemy trenera z zagranicy. Oczywiście najpierw będziemy selekcjonera rozliczać po mundialu, ale jednak jest w tym nutka takiego jakby kolesiostwa. Kamil Grosicki obronił się zdecydowanie grą w ostatnim meczu z Chile, ale jednak według mnie nam turnieje zawsze powinni jechać piłkarze, którzy w tym momencie są w formie, tak? Niektórzy grają za zasługi. My musimy zawsze grać tym najlepszym naszym garniturem. Zgadza się. Ja przede wszystkim powiem, że co do naszej kadry, nie powinniśmy mieć za dużych oczekiwań, ponieważ my jako Polacy mamy, uważam, nieco taką manię, że uważamy naszą kadrę jednak za lepszą niż jest. Faktycznie mieliśmy bardzo fajne euro za Adama Nawałki. Nasi chłopacy zagrali genialnie i kto wie, gdyby te karne z Portugalią potoczyły się inaczej, czy byśmy nawet tego mundialu nie wygrali? Czy byśmy nie doszli do finału? Euro. To jest piłka, tak? Tutaj wszystko się może zdarzyć. Słuchajcie, w Grecję w 2004 też nikt nie wierzył, a jednak im się udało. Więc wtedy mogło nam się udać, aczkolwiek. Wtedy mieliśmy przede wszystkim Grześka Krychowiaka z Sevilla w najlepszej dyspozycji. Mieliśmy jeszcze Kubę Błaszczykowskiego. Mieliśmy Łukasza Piszczka. Mieliśmy Kamila Glika, który walił bramę za bramą, grając w Serie A. Aktualnie Kamil Glik i Janek Bednarek zagrali łącznie 45 minut w tym sezonie. To nie jest za dobry wynik. Na prawym wahadle będziemy mieli pewnie Matiego Kesza, który jest świeżo po kontuzji. Nikola Zalewski z drugiej strony również z tymi kontuzjami się zmagał. Uważam, że naszym największym mankamentem jednak będzie ta obrona. Bo z przodu wiadomo, mamy Roberta. Jeżeli Robert dostanie piłki od naszych zawodników ofensywnych, to coś strzeli. Mam nadzieję, w końcu, na pierwszym mundialu chociaż swoim, w którym mógłby strzelić bramkę. Ale o obronę naprawdę się martwię i wyjście z grupy będzie naprawdę ciężkie moim zdaniem. No my jako naród zdecydowanie mamy tendencję do pompowania Wolonika, lecz jednak to piłkarze dali nam do tego powody. Jednak patrząc na naszą kadrę 14-15 lat temu, tą kadrę Leo Benhakera, która potrafiła zakwalifikować się na Euro, czy to na Mundial, z napastnikami pokroju Pawła Broszka, oczywiście z całym szacunkiem dla niego. A teraz jednak patrząc na nasz skład na papierze, nasi piłkarze grają w naprawdę topowych klubach, więc myślę, że jako kibice mamy prawo wymagać jakichś wyników. Tak, jak najbardziej. Uważam, że naszym mankamentem jest też to, że nam brakuje takich, że tak powiem, solidnych średniaków europejskich. Mamy kilku zawodników, którzy grają na naprawdę fajnym poziomie. Wiadomo, nasz kapitan czy Piotrek Zieliński prezentują naprawdę wysoki poziom, grają w bardzo dobrych klubach, ale brakuje nam, powiedzmy, z trzech ludzi jeszcze do pierwszego składu, którzy mają pierwszy plac w takim średnim zespole, powiedzmy, w Anglii albo we Włoszech, ale tam grają. Nie, że oni tam są, jak powiedzmy Szymon Żurkowski, tylko tam grają faktycznie od deski do deski i są w tym rytmie meczowym, są na tym poziomie faktycznie tej Premier League czy Ligi Włoskiej. Powiedzmy, teraz brakuje nam właśnie tego typu ludzi, uważam. No, w meczu z Chile Szymon Żurkowski nie pokazał się najlepiej. Chociaż Grzegorz Krychowiak powiedział, że dobrze układała mu się współpraca z Szymonem Żurkowskim, czego nie pokazują w ogóle statystyki. Połowa przejęć to były od razu straty, bardzo słaba dokładność podań. Nie ma co tutaj też właśnie tutaj jakby domagać się dużo lepszego poziomu po zawodniku, który naprawdę mało grał. Miejmy nadzieję, że było to tylko przejściowe i też inny pomysł na grę, jeśli chodzi o środek pola, będzie miał Czesław Michniewicz, ponieważ jeśli chodzi o środek pola, zawsze stawiał na dobre wybory. Jego kadra młodzieżowa zawsze środkiem pola potrafiła wygrywać spotkania nawet z Włochami, gdzie mieliśmy pół sytuacji, a strzelcem był Krystian Bielik. Więc tutaj mam nadzieję, że środek zostanie ustawiony poprawnie. Widać też było problem, że graliśmy z Chile typowo eksperymentalnie, gdzie graliśmy Robertem Gumnym na prawej obronie, na prawym wahadle dokładnie, bo wahadłowym nigdy nie był i nigdy nie będzie prawdopodobnie, bo prawa obrona jest jego typową pozycją i nie radził sobie z przodu. Gdy wszedł Bereszyński za Kamila Glika i zostało to trochę przesunięte, wszystko wyglądało dużo lepiej. Mam nadzieję, że tutaj właśnie weźmie tutaj pod poprawki skład z meczu z Chile i na najbliższy mecz kadry na Mistrzostwach Świata będzie już gotowy w zupełności i będzie wszystko cykało. Dobrze, to kończąc już ten wątek naszej reprezentacji, gdybyście mieli wystawić dzisiaj skład na Meksyk, jak by on się prezentował? W bramce myślę bez zaskoczenia. Wojtek Szczęsny, nasz aktualnie doświadczony bramkarz, topowy bramkarz jednak w dobrym klubie europejskim i też nawet dobrą formą ostatnio. No i właśnie teraz jest najważniejsze pytanie. Czy gramy na piątkę z tyłu, czy na czwórkę z tyłu? Jeżeli gramy na piątkę,
No to tak, Nikola Zalewski z Matim Kaszem na wahadłach, których fanem nie jestem, ale Kamil Glik z Jankiem Bednarkiem w środku obrony razem z Kiwiorem. Tak bym na pewno postawił obronę. No jest to na pewno najrozsądniejsza decyzja. Tak jak wiadomo, Kamil Glik i Jan Bednarek no na początku spotkania nie wyglądali za dobrze. Widać było, że trochę podmęczeni są i nie wyrabiają z tempem, który nadaje nam Chile. Jednak ciężko też wybrać zawodników, którzy pokazują się dobrze na poziomie klubowym, jak Mateusz Wieteska, gdzie nie są pewni, jeśli chodzi o tutaj jakby momenty reprezentacyjne. Nigdy nie byli sprawdzani na wysokiej scenie, gdzie Kamil Glik i Jan Bednarek już dużo meczów zagrali i na pewno są dużo pewniejsi. Jakub Kiwior to jest właśnie ten nasz taki promyczek, jeśli chodzi o przyszłość tej kadry, jeśli chodzi o środek obrony, bo były obawy o to, że będzie ciężko zastąpić Kamila Glika, jednak Jakub Kiwior oprócz swojej zażartości w obronie ma wybitne wyprowadzenie piłki, którym pomaga naszej kadrze i mam nadzieję, że w piątce z tyłu to on będzie na tej półlewej obronie wybitnie wyprowadzał piłkę i pomagał naszym środkowym pomocnikom. Jeśli chodzi o pomoc, gdy będziemy grali tymi wahadłami, myślę, że Grzegorz Krychowiak to jest pewniak, bo tutaj chociaż nie broni się ostatnio swoimi wynikami, wiadomo, gra w lidze w krajów arabskich oraz dodatkowo no niewybitną formą ostatnio się popisuje, jednak tutaj no nie ma zawodnika, który by go zastąpił. Też bardzo doświadczony na scenie reprezentacyjnej i ciężko by było tutaj zastąpić go. Mam tutaj obiekcję a propos Szymona Żurkowskiego i myślę, że zostanie tutaj wymyślony lepszy pomysł do drugiego pomocnika. Mam nadzieję, że Krystian Bielik zostanie wytypowany do tej roli, ponieważ brakuje nam tutaj jakby tego drugiego defensywnego z bardzo dobrym wyprowadzeniem piłki, ale też bez problemów w obronie, gdzie Szymon Żurkowski sobie no można rzecz biorąc nie radził tutaj w tym meczu z Chile. A tak no dość chyba prawdopodobny jest Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. Zgadzam się, nic bym tak naprawdę nie zmienił. Powiedziałbym, że nic dodać, nic ująć. Jeżeli ofensywa będzie wyglądała inaczej, będę naprawdę w szoku. Fajnie, mamy ogólnie jakiś tam wachlarz możliwości. Powiedzmy, mamy kilku zawodników, którzy z przodu mogą wejść, zrobić różnicę. Tak jak właśnie wcześniej wspomniany nawet ten Kamil Grosicki, którego wiele osób nie doceniało przed tymi powołaniami. Ludzie się dziwili, dlaczego Kamil jest powołany. Ja uważam, że tymi 20 czy 20 kilkoma minutami z Chile Kamil pokazał, dlaczego zasługuje i dlaczego powinien pojechać na ten mundial. Widać przede wszystkim, że jest w grze. Mimo, że w ekstraklasie to cały czas jest w grze. Zgadza się. Kamil też zmienił się jednak piłkarsko, zmienił swój profil piłkarski. Jak kiedyś mówiło się o nim, że jest to taki jeździec bez głowy, tak teraz jest to zawodnik jednak dużo bardziej doświadczony. Już nie ma aż tego turbo, które było kiedyś, ale za to Kamil potrafi piłkę przytrzymać, uspokoić, poczekać na kolegów, aż się ustawią lepiej i wtedy zagrać dokładną piłkę. Do tego też bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty, rzuty rożne, więc co było też widać w tym meczu z Chile. Dlatego uważam, że powołanie Kamila Grosickiego tutaj na pewno jest bardzo wartościowe dla naszej kadry. Dobrze, to przejdźmy może do trochę mniej związanych z futbolem kwestii. Czy uważacie, że Katar to jest w ogóle odpowiednie miejsce na mundial? Ja powiem tak. Na pewno pod względem miejsca będą to historyczne mistrzostwa, które zapamiętamy na długo. Już się mówi o korupcji w meczu otwarcia z Ekwadorem. Ponoć bodajże 8 zawodników Ekwadoru udało się przekupić za nieco ponad 7 milionów. Czy jest to prawda? Nie wiemy, aczkolwiek źródło było naprawdę nie byle jakie, bo to pisał naprawdę dość dobry dziennikarz. Będzie dużo kontrowersji na tym mundialu. Sama otoczka tego, ile osób zginęło przy budowie tych stadionów, tak? 6,5 tysiąca osób. To jest naprawdę jak na 2022 rok liczba nie do pomyślenia. Tak. I Maracana też była takim stadionem, mówi się, że to jest jeden z największych cmentarzy w Brazylii, bo przy budowie tego obiektu też mnóstwo ludzi zginęło, ale to były też zupełnie inne czasy, nie oszukujmy się, teraz taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. W tym bardziej w tak bogatym kraju, jakim jest Katar, tak? Oczywiście, że zdarzają się wypadki na budowach, no to jest normalna sprawa, ale 6,5 tysiąca ludzi? Zdecydowanie za dużo, no i też jednak zasady prawa panujące w tym kraju odbiegają mocno od tych norm, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, czy nawet w Ameryce Południowej, tak, z której jednak są też te mocne narodowości, mocne kadry jadą, więc cały mundial na pewno będzie owiany kontrowersjami. Czy zapamiętamy go dobrze, czy źle? No to dowiemy się już tak naprawdę niedługo. No, ja mam wrażenie po prostu, że przez miejsce i porę, w jakich są mistrzostwa rozgrywane,
jakby coraz więcej jest w tym wszystkim polityki i biznesu, a nie prawdziwego futbolu. Pewien dawno było to wybrane, bo to już chyba Katar został wybrany chyba w 2010 roku na tutaj gospodarza Mistrzostw Świata, a ostatnimi czasy dopiero Sepp Blatter powiedział, że był to błąd wybrania Kataru. Wszystko zaczęło się po prostu mieszać. Nie jest to jakby tradycyjny typ rozgrywania Mistrzostw Świata. Można to od razu spojrzeć na to, że nie dość, że jest taka plaga kontuzji, jeśli chodzi o reprezentację, to dodatkowo bardzo mały czas regeneracji przed i po mundialu, ponieważ przed mundialem zwykle było to około miesiąca i nawet po mundialu był to około miesiąc, a obecnie wychodzi na to, że zawodnicy mają coś koło tygodnia, półtora przed mundialem i tydzień po mundialu na regenerację i wracają rozgrywki ligowe, które też zostały w pewnym sensie zniszczone przez ustawienie tego mundialu, gdzie miesiąc zawodnicy, którzy nie jadą na mundial, po prostu nie mają ligi. Muszą grać spotkania towarzyskie, jeździć na obozy przygotowawcze. Jest to bardzo innowacyjne. Myślę, że się nie sprawdzi i na przyszłość wrócimy do starego systemu wakacyjnych Mistrzostw Świata, ale zobaczymy, co pokaże czas i wybory z FIFA. Zgodzę się z tobą w zupełności. Przede wszystkim faktycznie zwróćmy uwagę na tą falę kontuzji. Teraz zawodnicy na najwyższym poziomie rozgrywają nawet po 3 mecze w tygodniu. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście treningi, tego czasu na regenerację jest naprawdę mało, co pokazuje ta fala kontuzji. Łatwo nawet to zobaczyć po Pedrim, który miał genialny przecież ten sezon swój w Barcelonie. Zagrał ponad 70 meczów w ciągu roku i w sezonie następnym już jednak było widać to zmęczenie w nogach, że to już nie jest ta sama świeżość. Też uważam, że to się nie sprawdzi. Mundial jednak powinien być rozgrywany w czasie do tego przeznaczonym, w czasie kiedy piłkarze będą mieli możliwość się zregenerować i do tego mundialu też przygotować oczywiście, a nie, że tak powiem, w środku trwania wszystkich tak naprawdę klubowych rozgrywek. Mówisz tutaj o kontuzjach. To może kto według was jest największym nieobecnym tego mundialu? Szczerze, dwóch nasuwa się od razu. Christopher Nkunku z Francji oraz Sadio Mane z Senegalu. Sadio Mane oczywiście został powołany, ale ostatnie wieści doniosły, że nie zostało to jakby dobrze wykonane. Alternatywna medycyna nie pomogła. Tak, szamani jednak się nie spisali w tym przypadku. Słynni szamani. Jednak, a jeśli chodzi o Christophera Nkunku, też został powołany, ale kontuzja na treningu, gdzie obecnie też wieszane są psy nad Eduardo Camavingą. Jednak Christopher też odniósł się do tego, aby nie było to odzywane się w ten sposób, ponieważ jest to piłka, nie można wykluczyć niektórych momentów. Tak samo we Francji jest obecnie fala nagonki na nowo powołanego środkowego obrońcę Axela Di Sassiego z Monaco, który spowodował kontuzję Marokańczyka Amine Harita w ostatnim meczu ligowym, gdzie Haritowi doszło do prawdopodobnie przemieszczenia rzepki i z tego powodu nie jedzie on na mundial, a zderzył się z nim właśnie Di Sassi, który został powołany w miejsce również kontuzjowanego Presnela Kimpembe. Tutaj nie ma co wykluczać, że nie dość, że ciąg sezonu, to dodatkowo właśnie te typowo kontuzje takie bardzo losowe, które trafiają się w trakcie sezonu, zwykle działy się na przykład, to jest okres, gdzie bardzo często jest dużo kontuzji, tylko właśnie okres zimowy był okresem, gdzie była przerwa i działy się rzeczy, gdzie można było się zregenerować z tych kontuzji. Tak samo na przykład Rhysowi Jamesowi zabraknie kilku tygodni, żeby wrócić na mundial. Ja przede wszystkim zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Piłka nożna jednak jest sportem kontaktowym, tak? Więc ja rozumiem frustrację kibiców na to, że jakiś zawodnik sfaulował drugiego, tamten doznał kontuzji, nie jedzie przez to na mundial. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Zawodnicy obaj naprawdę muszą się z tym źle czuć, kibice również. Ale jednak trzeba pamiętać, jeżeli wychodzisz na boisko, nie patrzysz na to, że jest za tydzień czy za dwa mundial, dajesz siebie 110%, bo przez swoje jedno złe zagranie, może szczególnie obrońcy, jednak rola obrońcy jest o tyle niewygodna, że możesz zagrać 89 minut super zawody, zrobisz jeden błąd, wieszają na to psy. Napastnik może 89 minut zagrać fatalnie, ale strzeli jedną bramkę na 1-0 i jest noszony na rękach. Jest bohaterem. Więc nie możemy, uważam, aż tak wieszać psów na tych zawodników, którzy sfaulowali, za czym szła dalej kontuzja, ponieważ to jest ryzyko zawodowe, tak? Wszyscy wiedzieli, że zaraz jest mundial, wszyscy wiedzieli, jakie niesie za sobą ryzyko, tak? Rozgrywanie teraz meczy. I z tego ryzyka też sobie właśnie zdawał sprawę nasz selekcjoner, dlatego wystawił drugą kadrę, tak? Więc nie wieszałbym psów właśnie na tych zawodnikach faulujących. Dobrze, panowie, to może tak na zakończenie. Mundial ma to do siebie, że zawsze wyklaruje jakąś nową, młodą gwiazdę. W 2010 roku był to Mesut Özil, w 2014 James Rodriguez. Macie jakąś swoją kandydaturę do piłkarza, który
po tym mundialu może przejść do jakiegoś wielkiego klubu? Moim zdaniem bardzo dobrze się pokaże Jamal Musiala. Jest to zawodnik, który już jest w wielkim klubie, już robi genialne liczby, ale on jest dopiero na początku swojej, myślę, że naprawdę świetlanej kariery i że to będzie jego turniej. Moim zdaniem będzie to reprezentant Holandii Cody Gakpo. Wiadomo, już pokazał się z niesamowitej strony w Eredivisie oraz w Lidze Europy. Jednak musi się w końcu wykazać na wyższej scenie, która będzie scena reprezentacyjna. Wiadomo, jest teraz rozmowa na temat transferu do Manchesteru United z tego zawodnika. Jednak myślę, że po tym mundialu, jeśli Holandia i on sam pokaże się z bardzo dobrej strony, z czego nas przyzwyczaił w tym sezonie, myślę, że cena za Cody'ego Gakpo będzie powyżej 100 milionów na spokojnie. Tak, ja uważam, że jednym z największych zwycięzców tego mundialu może być właśnie ten młody zawodnik, bo on w pewnym momencie nawet w klasyfikacji kanadyjskiej był na równi z Erlingiem Haalandem, który ma chore liczby wręcz, można powiedzieć, w tym sezonie, nie oszukujmy się. Ale tak jak powiedziałeś, musi pokazać coś więcej, bo dużo było zawodników, którzy mieli jeden sezon, tak, którzy napukali bramek, napukali asyst, a potem potrafili zniknąć, szczególnie po przejściu do Manchesteru United. Jadon Sancho. Memphis Depay od razu z holenderskiej ligi się nasuwa. Więc uważam, że Cody jeszcze ma coś do udowodnienia i że za tymi liczbami musi jeszcze pójść dobry mundial. Dzięki serdeczne panowie za rozmowę, a was, drodzy widzowie, zachęcam do zostawiania łapki w górę, komentarza, subskrypcji i obserwowania naszych social mediów. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, że nadal możecie wpłacać pieniążki na naszą zrzutkę, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Yo! Never!